Witajcie! Dzisiaj będzie recenzja laptopa marki Acer. Dokładnie to będzie Nitro 5. Jest to laptop, który kupiłem na domowy użytek, więc nie jest to typowo sprzęt dostarczony do testów, a komputer kupiony na kolejne kilka lat, głównie do montażu filmów. Tak więc zobaczycie dzisiaj, co ten sprzęt potrafi, jakie są moje pierwsze wrażenia. Na wstępie zachęcam do zostawienia łapki w górę i zapraszam do oglądania. Ok, tak więc laptop, którego zakupiłem, to Acer Nitro 5. W tej chwili widzicie dokładnie, która to jest wersja oraz jakie ma parametry. Jakby nie było, jest to komputer gamingowy, więc także w gry da się pograć i dzisiaj też pokażę Wam kilka przykładów. Natomiast patrząc po kolei, komputer posiada nowoczesny i gamingowy design. Na obudowie zewnętrznej mamy elementy ozdobne, a pokrywa jest na dwóch solidnych zawiasach. Nie zabrakło podświetlonej klawiatury w kolorze czerwonym, ale też sama czcionka jest w tym właśnie kolorze. Jest oczywiście klawiatura numeryczna, kursory, przyciski multimedialne oraz dedykowany przycisk do kontrolowania parametrów komputera. Touchpad jest wygodny i działa dobrze. Sama jakość tworzyw według mnie jest ok, chociaż aż tak bardzo nie zwracam na to uwagi. Ekran jest dobrej jakości, jest to IPS, posiadający dobre nasycenie kolorów, dobre kąty widzenia i przyzwoitą jasność. Nie zabrakło wydajnego systemu chłodzenia oraz licznych gniazd, także USB typu C, czy HDMI. Część z tych gniazd ukryta jest z tyłu komputera, także gniazdo zasilania. Po lewej stronie mamy port RJ45, jedno gniazdo USB 3.0 i gniazdo audio typu combo. Po prawej stronie dwa porty USB 3.0. Są oczywiście głośniki i kamerka. Komputer jest na tyle wydajny, że radził sobie bez problemu także w wersji na dwa monitory. Podczas grania system chłodzenia komputera bywa dość głośny, słychać go także podczas montażu filmów. Natomiast podczas pracy na pulpicie, przy przeglądaniu stron internetowych, komputer jest praktycznie bezgłośny, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Jeśli chodzi o wydajność na baterii, podczas pracy czy przeglądania internetu, komputer potrafi działać dobre 3-4 godziny. Natomiast jeśli włączymy grę, szacowany czas spada poniżej godziny. Dlatego lepiej grać z podłączonym zasilaczem. No i na koniec kilka przykładów gier. Dead Cells. Tutaj wydajność jest naprawdę dobra, gra działa płynnie. Forza Horizon 5. W tej chwili widzicie ustawienia, no i również biorąc pod uwagę wysokie ustawienia grafiki i powłączaną większość efektów, to płynność jest naprawdę rewelacyjna. No i nie zabrakło także Starfielda, gdzie ilość klatek na sekundę wahała się od 30 paru do niecałych 50 klatek, co nie jest może wynikiem epickim, ale pozwala na dość komfortową rozgrywkę także w tej grze. Something's out there. Yes.
Ok, czas na kilka zdań podsumowania. Powiem Wam, że w momencie nagrywania tego filmu, kończenia tej recenzji, ten laptop jest używany już od około miesiąca. Jak na razie sprawdza się bardzo dobrze. Wydajność jest wysoka, jednocześnie laptop jest dość cichy przy takim normalnym użytkowaniu, nie mówię tutaj na przykład o graniu w gry czy renderowaniu filmów, gdzie komponenty komputera są użytkowane praktycznie w 100%. Wtedy jest zdecydowanie głośniej, ale miałem podejrzenia, że ten laptop będzie po prostu cały czas taką lekką suszareczką, a przy na przykład przeglądaniu internetu to jest praktycznie bezgłośny. Więc generalnie jestem zadowolony z wyboru. To prawda, moim pierwszym wyborem był nieco inny laptop innej marki, ale jednak zdecydowałem się na Acera, ponieważ poprzedni komputer też był tej marki i działa do dzisiaj już około 5 lat, ale po prostu moc obliczeniowa nie rośnie, trzeba było przejść na coś nowszego, tutaj już jest Windows 11, dużo mocniejsze podzespoły, więc to też robi robotę. Tak więc znacie moją opinię, gdybyście szukali laptopa za około 4000, na chwilę obecną do 4,5, zależy czy traficie promocję czy nie, a to mniej więcej wiecie czego się spodziewać. Oczywiście każde urządzenie ma jakieś swoje mankamenty, minusiki, chociaż ja prawdę mówiąc tutaj do niczego na chwilę obecną się przyczepić nie mogę. Być może to wyjdzie za jakiś czas, ale na razie lista zalet jest naprawdę długa. Pamiętajcie, że gdybyście chcieli sprawdzić aktualne ceny tego właśnie modelu, kliknijcie w link w opisie filmu. Rozwiną Wam się oferty od najtańszej i także oferty promocyjne. W tej chwili będę wdzięczny za zostawienie łapki w górę pod filmem. Zachęcam także do napisania komentarza i do udostępnienia tego filmu znajomym. Warto również subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was. Cześć.